widzowie, to ja Góral. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie opening skrzynek w Brawl Starsach. Mam przygotowane 10 Brawl Boxów i jednego Big Boxa. Mam nadzieję, że wyleci mi nowa postać. Jakby ktoś nie wiedział, Brawl Stars to jest gra, w której mamy różnych zadymiarzy. Ja mam 12 na 25 zadymiarzy. Mamy różne jakby kategorie zadymiarzy. Są kategorie rare, są kategorie epic, kategorie mythic i legendary. Ja mam najlepsza moja postać w tej grze, to jest Spike. To jest typ zadymiarza legendary. I dzisiaj jeszcze nim pod koniec odcinka zagramy w showdowna solo. Czyli starcie solo. Ok, więc przejdźmy do openingu. Pierwszy Brawl Box. 17 monet, 5 punktów do Barley'a, 10 punktów do Spike'a. Kolejny, 22 monety, 5 punktów do Bulla i 6 do El Primo. Kolejna skrzynka, 15 monet, do Bulla 4 punkty, do Sherry 6 punktów mocy. To są punkty mocy jak coś. Kolejna skrzynka, 13 monet, 4 punkty, do Barley'a 5 do Poco. Kolejna, 15 monet, 4 punkty do Shelly, 5 do Colta i 1 bonus bilet na wydarzenie. Ok, kolejna skrzynka, 50 monet, 5 punktów do Spike'a, 10 do Barley'a. Trzynaście monet, 4 punkty do Shelly, 15 do Brocka. 12 monet, 5 do Spike'a, punktów, 6 do Brocka. I 2 bilety na wydarzenie, tak to przetłumaczyli na polski. Kolejna skrzynka, 24 monety. Do Rosy 5 punktów, do Daryla 5 punktów i 2 event tickety, czyli bilety na wydarzenie. Czekajcie, tylko ulepszę sobie Daryla. Ok. I ostatni Brawl Box. 14 monet, 6 punktów do Poco i 7 do Bulla. I ostatnia skrzynka w tym odcinku, czyli Big Box. 46 monet, 11 punktów do Poco, 28 do Spike'a. No niestety w tym odcinku nie wyleciała nam nowa postać, ale jeszcze pokażę wam gameplay na starciu solo, bo ktoś może po prostu nie wiedzieć, o co chodzi w tej grze. Tutaj macie różne tryby. One się co kilka godzin zmieniają. Po prostu musicie je wygrywać i wbijać pucharki. Jak widzicie, ja mam 1335 pucharków. Za te pucharki są jakby cele. Na przykład o 2000 pucharków odblokujemy, dajemy na Majka, więc czyli kolejną postać. Ok, więc bez dłuższego przedłużania przejdźmy do gameplaya. Oczywiście z moim komentarzem. Gramy Spike'em, czyli najlepszą postacią, którą mam w tej grze. Ogólnie w tym trybie chodzi o to, żeby zbierać Power Cubesy, to tak się nazywa, te zielone.